Zdrowia! Zawartość cukru w cukrze. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Albo zawartość mięsa w mięsie. Żyjemy w takich czasach, że wariaci po prostu robią z nas wszystkich wariatów. Cała reszta normalnych zaczyna być ogłupiana. Grupa weganów, ludzie, którzy nie bardzo mają prosto w głowie, szczególnie, że niejedzenie mięsa to powoduje to, że się nie je, nie zjada się, można powiedzieć, nie wchłania się żelaza produkowanego, krwistego żelaza, no bo oczywiście szpinaki, nie szpinaki, inne fasole mają żelazo, no ale to żelazo nie jest krwiste, no i jako niekrwiste to trzeba zjeść tego żelaza dwa razy więcej niż takiego krwistego, no a poza tym nie jest tak łatwo przyswajalne. No w każdym bądź razie banda tych weganów, wariatów, zaskarżyła Burger Kinga. Burger Kinga przez to, że Burger King zaczął sprzedawać kotlety mielone bez mięsa. No oni, Burger King, McDonald's, no wszystkie te firmy po prostu patrzą się na rynek i patrzą się, jak wszystkich zaspokoić. No ale to nie da rady zaspokoić wariatów, którzy nie jedzą mięsa w firmie, która w zasadzie zasłynęła z tego, że je kotlety mielone, mięsne. I nie da rady pogodzić. To jest po prostu tak jak socjaliści na lewo i konserwatyści na prawo. Nie da rady. Po prostu tu są skrobanki, homoseksualiści, zakaz broni, wywalenie kościoła i tak dalej. I tak dalej, konserwatyści, Bóg, honor i ojczyzna. Także to są dwie różne grupy. Dwie różne grupy, po prostu weganie, trawożercy i normalni, co jedzą i trawę, i mięso, po prostu są oddzielnie. To nie da rady ich pogodzić. Burger King chciał ich pogodzić i chciał zaoferować, że właśnie te bezmięsne kotlety będzie sprzedawał. No i jaki jest rezultat? Jest rezultat taki, że grupa weganów mówi: zaskarżymy was, bo wy macie jeden piec i w tym jednym piecu wrzucacie te mięsne kotlety, a później jak wrzucacie bezmięsne te nasze kotlety, no to zanieczyszczacie nam te nasze bezmięsne i my jesteśmy teraz zatruwani mięsem. No, kretynizm, tak? Jakikolwiek sędzia, jakikolwiek sąd powinien usłyszeć, no to powinien po prostu kopnąć ich wiadomo w co i wyrzucić, a Burger King powinien ich oskarżyć za tracenie czasu i ich pieniędzy. No i teraz jest taki problem, co mają robić, co ma robić cała reszta. No szczególnie ci, którzy produkują te mięso, wszyscy ci farmerzy i rancherzy w Ameryce. To jest potężny biznes tych steków, kawałków mięsa i tak dalej, wieprzowiny i kurczaków. To jednak Ameryka je, produkuje je w miarę tanio. No niektórzy mówią, że są faszerowane tam najróżniejszymi rzeczami, no ale to nie jest tak do końca. No i teraz w Nebrasce kobieta Fisher, ona jest senatorką z Nebraski, przyszła, walnęła pięścią w stół i mówi: nie, no tak nie może być, no tak nie może być. No i zaczęła działać z Ministerstwem Rolnictwa i mówi, że w zasadzie będzie taki plan, no nie plan, tylko takie prawo, że prawdziwe mięso, ona nazywa to, będzie taki akt w Senacie, prawdziwe mięso, i ona mówi, że w zasadzie mięso to jest mięso, a jeżeli nie jest mięso, no to trzeba napisać na tym opakowaniu, że to nie jest mięso, dlatego że wszystkie na tych opakowaniach, te sztuczne mięsa, one udają mięso, no i na tych roślinach, na tym produkcie bazowanym na roślinach, no to tam wpisują wołowina, mięso, mielony, burger, tego rodzaju rzeczy, no i ludzie patrzą na to, no i się zastanawiają, że to może ma coś wspólnego z mięsem. No ale to jest taka czekoladopodobna. I firmy, które sprzedają te oszukane mięso, one w zasadzie, no to też oszukują ludzi, no bo te podają, ostatnio usunęli
ze swojej strony internetowej, bo tam pisali, że jedzenie mięso powoduje raka, no i powoduje, powoduje powiedzmy ataki serca. No, badania były jakieś tam, no, ale ktoś zrobił super wysoko przetworzone przetwory mięsne, no to faktycznie tam jakieś małe korelacje bazowane na 100 pacjentach czy coś takiego, no i oni pokazują to jako prawda prawdziwa. No a prawda prawdziwa jest taka, że te sztuczne mięso, no to ma 20-25 najróżniejszych innych przetworzonych substancji, które w prawdziwym mięsie nie ma, w takim steku, w takim kotlecie, no to tego nie ma. No a poza tym w tym sztucznym mięsie to brakuje i żelaza, i cynku, i witaminy B. No i właśnie te żelazo to jest najważniejsze, te krwiste, tak jak się mówi, hemoglobina, hemoroidy, no to wszystko chemo to znaczy krew, to jest wszystko te chemoterapia, czyli terapia krwi i tak dalej, no to wszystko te żelazo z krwi, no to jest nie do zastąpienia, w bogatej Ameryce przypuszczalnie Ludzie bardziej mogą wydawać pieniądze na te niektóre warzywa, które to mają, no ale jednak nic nie zastąpi tego krwistego żelaza. No i poza tym jeszcze te wszystkie sztuczne mięsa, które oni porobili, żeby wyglądało, oni jakieś patenty porobili, żeby wyglądało, że ono cieknie krwią czerwoną. Do tego stopnia oszukiwali i wydawali na badania w tych ośrodkach badawczo-rozwojowych, wydawali ciężkie miliony, żeby właśnie udawać wizualnie i smakowo, i niby odżywczo. No nie odżywczo to nie jest tak za bardzo prawda, bo w tych kotletach mielonych, no to jest od groma soli. Tam jest na 4 czy 5 razy więcej, czy nawet 10, bo ja nie wiem, ile tam soli w mięsie jest, no ale są jakieś 400% chyba więcej soli, tam 100 gram na 100 gram w tych sztucznym mięsie niż w normalnym mięsie. I najgorsze w tym wszystkim jest to, że jedna piąta ludzi, którzy je te sztuczne mięsa, 20% uważa, że tam jest jakieś mięso. 20% dało się oszukać, że jest. 80% uważa, że te sztuczne mięso to jest takie samo albo nawet lepsze od prawdziwego mięsa. No i senatorka w sumie bardzo dobrze, że się zdenerwowała, no bo jednak Ministerstwo Rolnictwa musi na jakoś zareagować na to. No i teraz będzie wprowadzała te prawo, prawdziwe mięso. No to jest to. Podobnie się działo powiedzmy z mlekiem, tak? No, mleko sojowe, mleko kokosowe, mleko jakieś tam z innych orzechów, nie orzechów. No, używają tą nazwę mleczko czy mleko. No, po polsku to się ptasie mleczko czy jakieś tam mleczko kokosowe to tam nazywali. No, ale jest tak samo i masło. W Ameryce często jest powiedzmy masło i domieszka jest margaryny i pomimo wszystko jednak jest pisane, że to jest masło. No ale w wypadku mięsa no to jest makabra, bo to jednak ludzie chcieliby wiedzieć, co tam mają. No, jeżeli się kupi steka, te sztuczne mięso, no to nie da rady steka podrobić, no bo to jest taka mielonka. Oni mają tam najróżniejsze pasty, nie pasty, jakieś mączki, nie mączki, także to w formie mielonego, no to i podkolorowanego różowy numer 22, no to da rady ludzi oszukać, no ale takiego dobrze przyprawionego steka, no to nie da rady. No i senatorzy takie rzeczy, tak, to polityka, po to wybierają polityków, żeby właśnie się zajęli takimi sprawami. Debile teraz
starali się wywalić Trumpa z Białego Domu przez ten impeachment, czyli tą próbę pozbawienia go prezydentury. No, konstytucja mówi, że tylko w dwóch wypadkach, że zdrady albo łapówek. No, ani nie zdradził, ani łapówek nie ma. Także większość w Izbie Reprezentantów, no to jest większość socjalistów, demokratów w Izbie Senackiej. Republikanie mają większość. No i właśnie ta kobieta, republikanin Fischer, ona właśnie chce coś zmienić, tak? Także takie życiowe, normalne sprawy, gdzie no dotyczą wszystkich Amerykanów. Ludzie jedzą te mięso, farmerzy, tak jak wspominałem, ci rancherzy produkują je. No to jest wielki biznes, eksportują to na cały świat. Wszyscy powinni być zadowoleni. No niestety te lewactwo, marksiści, socjaliści, no to jest zawsze ta ekstrema. To są 10%, 95% ludzi je mięso, 5% powiedzmy nie chce jeść mięsa, 95% chce mieć dzieci, żony i tak dalej, 5% nie chce mieć żon, tylko homoseksualne związki i tak dalej, i tak dalej. Całe te postępowe lewactwo, no to jest po prostu, to nie jest normalne, tak? Normalnie to są 9 osób na 10, czy tam 95 osób na 100, czy na 98. Na ci lewactwo, no to niestety od setek lat mają jakieś utopijne idee, mają jakieś pomysły, które niby w kraju demokratycznym, w systemach demokratycznych demokracja pozwala im wypowiedzieć, tylko najgorsze jest to, kiedy zaczyna się terror, bo proponowanie powiedzmy mięsa bezmięsnego, no to każdy ma prawo kupić czy nie kupić, no ale nazywanie już mięsa, które nie ma mięsa, no, nazywanie czegoś, co nie ma mięsa, mięsem, no to już jest idiotyzm. No, oskarżenie Burger Kinga za to, że ktoś zostanie zatruty mięsem, bo nie ma mięsa, no to pokazuje, jakimi wariatami jest lewactwo. Zdrowia! Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo. Serdecznie polecam. Tu jest strzałeczka, dzwoneczek, dzyń-dzyń o codziennych filmikach i powiadomieniach. Polecaj, wysyłaj, dawaj gdzie się da. I do następnego zdemonetyzowanego filmiku. Możliwe, że zaczynają puszczać, już tak nie demonetyzują. Także dziękuję za polubienia i za wszystko innego. Do następnego.